Hejka, z tej strony Eliasz. Jak tam minęły święta? Ja na przykład stałem się targetem nienawiści całej familii za próby montowania filmów. Ale po co komu relacje z rodziną, jak można się skupić na relacjach bohaterów Overwatch? Dzisiaj weźmiemy na celownik ulubieńca wszystkich gimbusów. To znaczy uczniów późnej podstawówki. Bohatera, za którego biorą się wszystkie dzieci, które wyrosły już z Hanzo, ale jeszcze są za mało rozgarnięte, by grać na poważnie. Trochę zaleciało bądź jak. Nie ta seria. Lecimy z relacjami Genguna. O tak! Bardziej szczegółowo omawiałem relacje ninja i kowboja w materiale o makaronie i zachęcam, by zajrzeć właśnie tam. Panowie znają się, ponieważ wspólnie służyli w Blackwatch. Co ciekawe, McCree był tam raczej typem złotoustego ducha drużyny, który bardzo stał za swoimi, w czasie gdy Genji był palonym gniewem samotnikiem. Jednak po latach, gdy doszło do zjednoczenia Overwatch, to Genji zjawił się na wezwanie, gdy McCree samotnie rozgrywa jakąś własną grę. Genji odpowiedział, bo jest super, a kowboje to są głupie. Nikt już nie ogląda tych filmów bez kolorów. No i poza tym McCree musi być jednak dość nieprzyjemny w obyciu, bo w czarnych chmurach Genji przyznaje, że nie lubi nikogo ze swego poprzedniego oddziału i nie utrzymuje z nimi kontaktu. Kiedy robiłem film o najsilniejszych postaciach w uniwersum, wiele osób robiło histerię, że Genji jest za nisko. No bo Eliasz, Genji jest szybki jak szybkość, silny jak silność i mocny jak mocność. Nie ma potężniejszych od niego. Niby tak, ale jednak okazał się zbyt miękki, by pokonać Doomfista w Singapurze, choć miał wsparcie grupy uderzeniowej. Mimo wszystko, ninja bardzo mocno przyczynił się do aresztowania Pyonghala, ponieważ jego oddział brał udział nie tylko w bezpośrednim starciu, ale również wcześniej dopadli Maximiliena, z którego wycisnęli informacje o lokalizacji Akandy. Jeśli idzie o Genguna i Smugę, to poznali się jeszcze w mrocznym okresie życia młodszego Shimady, gdy ten był ponurym mrukiem. Zdarzało im się wtedy wspólnie trenować pod okiem Winstona oraz Dr. Ziegler. O dziwo, Smuga bez większego wysiłku była w stanie dorównać mu w walce, a nawet przechytrzyć. Gdy doszło do stworzenia drugiej grupy uderzeniowej, pojawiły się między nimi znamiona przyjaźni, więc ninja musiał o wiele bardziej polubić swój nowy oddział, pomimo że ciągle miał trudności z akceptacją własnego ciała. Wspólnie ze Smugą na pewno wykonali misję pochwycenia Maximiliena oraz Doomfista. Obecnie Genji dołączył do odtwarzającego się Overwatch. Genji najpewniej nawet nie za bardzo wie, kim Sombra jest. Meksykanka natomiast ma dość dobrze przestudiowaną listę jego grzeszków, więc swego czasu musiała się nim mocno zainteresować. Gabriel był dowódcą Genguna za czasów służby w Blackwatch. Wiemy, że Genji raczej się nie wychylał i posłusznie wykonywał swoje zadania, ale widocznie nie czuł się szczęśliwy pod skrzydłami lidera. Nie ma więc powodu, by dopatrywać się między nimi jakiejkolwiek zażyłości. Są jak były szef i pracownik, którzy niezbyt się lubili. Niestety nie wiemy, jaki jest stosunek Genji'ego do Jacka Morrisona. Dowódca Overwatch dość uważnie śledził postępy swoich żołnierzy, ale niczego więcej się na ten temat nie dowiadujemy. Raczej są sobie nawzajem dość obojętni. Historia między Hanzo i Genjim jest jednym z najważniejszych wątków w całym uniwersum, który musi rozwiązać się w Overwatch 2. Jak nie, to zbieramy widły i wynosimy na nich Jeffa oraz Michaela, a potem obu palimy na stosie. A wracając do tematu. Generalnie gdyby należało klasyfikować bohaterów w kategoriach dobrych oraz złych, to Genji byłby wśród aniołków, a Hanzo diabełków. Jednak patrząc szerzej na ich historię, Hanzo był honorowym oraz karnym dziedzicem rodu, a Genji był próżnym, aroganckim dupkiem, który sprzeniewierzał się tradycjom własnej rodziny. Nie znamy też szczegółów pojedynku między nimi. Wiemy, że bracia walczyli między sobą na miecze, ale nie mamy pojęcia, kto zaczął, jak do tego doszło, gdzie walczyli i jaki był ostateczny rezultat. To znaczy, wynik był dość makabryczny, skoro Madamada uznano za zmarłego, a większość jego ciała zamieniono na protezy.
ale równie dobrze, to Hanzo mógł być zmuszony do samoobrony, gdy próbował przymusić brata do wypełniania obowiązków. Tak czy inaczej, na obu braciakach to wydarzenie odcisnęło swe piętno. Dziwi jednak, że Hanzo ciągle pokutuje za zabicie Genji'ego, ale nie chce zaakceptować, że ten przeżył jako cyborg. Trochę brak w tym logiki. Ale ninja samurajów ujeżdżających czarodziejskie smoki, no nie za bardzo da się ogarnąć ludzkim umysłem. Mei i Genji poznali się dopiero w Paryżu, podczas oficjalnego połączenia Overwatch. Historia ich znajomości nie jest więc zbyt rozbudowana. Lecimy dalej. Wszyscy? To jest Mei. Cześć wam! Gengu i D.Va się nie znają. Mimo wszystko pewna interakcja między nimi zaszła. W młodości Genji uwielbiał gry arcade'owe i spędził masę czasu w salonie gier na Hanamurze, gdzie ustanowił większość rekordów. I wydawałoby się, że był niekwestionowanym mistrzem. Niestety tylko do momentu, gdy jego rodzinny salon odwiedziła D.Va, bijąc wszystkie jego wyniki. Genji dość wiele zawdzięczał Winstonowi. Małpiszą pomagał w doglądaniu Genji'ego podczas tworzenia jego mechanicznego ciała, ale też uratował calutki oddział podczas walki z Doomfistem. Dziwi, że w tej sytuacji Gengu jest dla Winstona dość osły. Może niekoniecznie niemiły, ale wyraźnie uszczypliwy. Z drugiej strony, niedawno Gimbo Samurai uratował naukowca w Paryżu, osłaniając go przed atakiem olbrzymiego umnika. Czyli rachunki mają wyrównane. Niestety nie wiemy zbyt wiele o znajomości ninjówki i snajpełki. W jednej z interakcji pomiędzy tą dwójką, Anna wyraża sporą matczyną troskę w stronę młodego Shimady. Na podstawie tej rozmowy zakładałbym, że mieli okazję wykonywać wspólne misje. Anna w komiksie Dziedzictwo pokazała, że traktuje członków własnej drużyny jak rodzinę. Już poruszałem wątek Brigitte i Genji'ego w filmie o bagietce. Nie będę tutaj powtarzał wszystkiego, ale przypomnę, że prawdopodobnie Genji uczył dziewczynę podczas walki za czasów pierwszej grupy uderzeniowej. Genji i Lucio mieli okazję się poznać, dzięki czemu DJ zaczął w jakikolwiek sposób istnieć w fabule. Muzyk pomógł odrodzonemu Overwatch podczas walki z Sektorem Zero w Rio de Janeiro. Niestety nie wiemy na ten temat nic więcej. Na 100% jest coś pomiędzy Łaską i Genjim. Może być to bardzo silna przyjaźń, ale wszystko wskazywałoby jednak na romantyczną relację. Historia ich znajomości zaczęła się w chwili, gdy umierający Genji trafił pod skrzydła Overwatch. Doktor Ziegler się nim zajmowała, pomagając mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz dbając o jego powrót do sprawności. Mniej więcej w tym czasie też zdążyli się zaprzyjaźnić. Jak Genji wyznał Smudze, zdążyli się lepiej poznać, ponieważ oboje nie mogli spać po nocach, więc spędzali ten czas razem. No i Genji był jedyną osobą, która była w stanie pić kawę Łaski. Jestem ciekaw, czy ta kawa była aż tak mocna, czy aż tak niedobra. Ostatecznie Ninja i Anielica trafili razem do drużyny uderzeniowej, wykonując razem przynajmniej dwie misje. Niestety niedługo po tym organizacja się rozpadła. Nasza para mimo wszystko utrzymywała ze sobą kontakt. Dość specyficzny kontakt, bo w erze powszechnego internetu pisali do siebie tradycyjne listy. Totalny old school, ale jest w tym też coś romantycznego. Obecnie Genji i Łaska zjednoczyli się, dołączając do reaktywowanego Overwatch. Nie będę się tutaj mocno rozwodził, ponieważ znajomość Genji'ego i Moiry opisywałem już w filmie o Moirze. Niezbędne co musicie wiedzieć, to że służyli w jednym oddziale Blackwatch i raczej nie za bardzo się lubili, ale nie było też między nimi spięć jak między Irlandką oraz McCree. Zenyatta to oczywiście mistrz Genji'ego, który pomógł mu się pogodzić ze swoim stanem fizycznym oraz zaakceptować posiadanie mechanicznego ciała. Niestety bardzo mało wiem na ten temat. Blizzard nie podaje nam nawet dokładnych informacji o czasie, kiedy Genji odbywał nauki w Nepalu. Jedynymi sugestiami jest świąteczny komiks oraz rozmowy bohaterów z Czarnych Chmur. Podczas ostatnich archiw wydawało się, że Genji jeszcze nie do końca akceptuje samego siebie, natomiast w komiksie widzimy go właśnie w towarzystwie Zenka. Oznacza to, że ninja zamieszkał w Nepalu po ostatecznym rozpadzie Overwatch. W sumie podziałało to na niego dość pozytywnie, więc propsy dla psychologicznych skilli omnicznego mnicha. No i cóż, to wszystko. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i zostawicie po sobie łapkę w górę.
Może się też napisać, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w relacjach. O ile jeszcze jakieś w ogóle będą. A jeśli chcielibyście mi pomóc w opłaceniu rachunków czy zjedzeniu czegoś, to zapraszam na mój Patronite lub do kupowania gier w opisie. Będę ogromnie wdzięczny. Tymczasem z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Oby jak najszybciej.